Witajcie w drugiej edycji unboxingu na Only Games. Tym razem zajmiemy się Tomb Raider Anniversary w wersji kolekcjonerskiej. Jak sami widzicie, jest to wersja na PlayStation 2. Długo szukałem edycji na Xboxa 360, niestety nie znalazłem, dlatego zajmiemy się wersją na PS2. Na początek obejrzyjmy pudełko. Dość standardowe, z wkładką w środku. Z boku standardzik. I z tyłu mamy m.in. wypisane, co w edycji kolekcjonerskiej się znajduje. Mamy tu informacje o 3-dyskowej edycji. Bonusowe materiały zawierają m.in. filmik z retrospekcją. 10-letnia historia Tomb Raidera. Ekskluzywny mix soundtracków z Tomb Raider Anniversary i Tomb Raider Legend oraz galeria artworków, kolekcja trailerów i innych ciekawostek związanych z Tomb Raiderem. Wyjmijmy może płytkę, przynajmniej to, co jest w środku. Jak widzicie, zrealizowana to trochę w formie książki, ale zaraz przekonacie się, jak prezentuje się w pełnej okazałości. Wszędzie bardzo ładne graficzki z Larą w roli głównej. I tu już mamy to, co najważniejsze. Zacznijmy od początku. Instrukcja, pełna wersja gry, dysk bonusowy zawierający wiele materiałów filmowych, do niego jeszcze może wrócimy później, i soundtrack, czyli całkiem niezła gratka dla fanów, zwłaszcza Tomb Raider Anniversary oraz Legend. Grą nie będziemy się zajmować, bo jest to standardowa edycja, dokładnie taka jak jest dostępna na PlayStation 2 oddzielnie. Nic specjalnego. W międzyczasie może, jak będę Wam opowiadał, wrzucimy płytkę z filmikami do konsoli. Akurat w tym przypadku PlayStation 3, ale służy mi ona jako odtwarzacz DVD. Niech już się tam załaduje. I teraz wróćmy do kolekcji. Na początek mamy instrukcję kolorową, co warto dodać. Dość standardową, żadnych tutaj rewelacji się nie spodziewajcie. Natomiast miło, że jest kolorowa, bo najczęściej mamy do czynienia z czarno-białymi wydaniami. Sama płyta z grą, jak mówiłem, już nic specjalnego, to znaczy jest to standardowa edycja, jak ta dostępna w sklepach. Niczym się ona tutaj nie różni. Może odłożymy ją na razie na bok, żebyście zobaczyli całe pudełko w pełnej okazałości. I na końcu mamy płytę z soundtrackiem, zawierającą w sumie 12 kawałków. Jeden z nich zresztą możecie słyszeć w tle, jest to tak zwany main theme, czyli główny motyw przewodni z Tomb Raider Anniversary. W sumie znajdują się tutaj, znajduje się 10 utworów z edycji Anniversary i 2 znane z Legend. Ja w międzyczasie odpalę jeszcze płytę DVD znajdującą się w konsoli. A teraz wróćmy już do pudełka. Jeszcze wyjmę instrukcję. Jak sami widzicie, prezentuje się ono całkiem okazale. Zobaczmy jeszcze drugą stronę.
graficzki są całkiem przyjemnej jakości, chociaż osobiście jakoś nie jestem fanem wydań, w których mamy do czynienia z tekturowym opakowaniem. Jak wiadomo, może się ono łatwo zniszczyć, dlatego najlepiej trzymać je w opakowaniu cały czas, nie wyjmować. Łatwo można uszkodzić opakowanie. Wrócę jeszcze do bonusowej płyty DVD, o której wam wcześniej mówiłem, a którą w chwili obecnej możecie usłyszeć i zaraz zobaczycie na ekranie telewizora. Jak już mówiłem, tak naprawdę to jest największa gratka dla każdego fana Tomb Raider. Mamy tutaj właśnie filmiki making of, tutaj dotyczące Tomb Raider Anniversary, ale może odpalmy coś, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Najfajniejsze w całym tym materiale są chyba właśnie wypowiedzi twórców, którzy opowiadają o tym, jak powstawały kolejne części. Możemy sobie posłuchać, jak to wszystko wyglądało, jak się zaczęło z pierwszym Tomb Raiderem i kolejnymi częściami, posłuchać o historii z PlayStation, jak to Sony wykupiło prawa do ekskluzywnych wersji konsolowych serii Tomb Raider, wersji na pierwsze PlayStation. O tym, jak Eidos zdecydowałby, że Tomb Raider będzie wychodził co roku, każda nowa część. Oraz o, tutaj mamy jedną ciekawostkę, w jaki sposób znaleziono imię dla głównej bohaterki. Jak już się pewnie domyślacie, główny twórca Toby Gard przeszukał książkę telefoniczną i znalazł takie oto imię i nazwisko, które bardzo mu przypadło do gustu. Okej, ale koniec już tej próbki. Wróćmy jeszcze do menu głównego. Sprawdźmy jeszcze teraz, co się kryje pod Tomb Raider Anniversary. Jak sami widzicie, mamy tu do czynienia z galerią, dwoma trailerami. Wracam do menu głównego. I na koniec 10 lat Lary. Tutaj mamy do czynienia z trailerami, filmikami z poprzednich części, niestety zaczynającymi się dopiero od czwartej, The Last Revelation. Szkoda, że nie zamieszczono materiałów z trzech pierwszych edycji. Jednak najprawdopodobniej wynikało to z tego, że zachowały się one w tak marnej jakości, że trudno byłoby je już oglądać na dzisiejszych telewizorach HD. Wróćmy do menu głównego. Ok, tak wygląda główna płyta, tak naprawdę całego zestawu, którą kolekcjonerzy powinni się zainteresować. Wyjmiemy już ją może z konsoli. Wrócimy jeszcze do naszej edycji kolekcjonerskiej. I najwyższa pora to wszystko powoli podsumować.
Jak sami widzicie, zestaw jest całkiem ciekawy i na pewno powinien zainteresować wszystkich fanów Tomb Raidera. Mi nie pozostaje nic innego jak polecić go, ponieważ tak naprawdę można go dostać za całkiem niewielkie pieniądze. Już głównie na aukcjach internetowych, bo w sklepach jest ciężko dostępny. Spakujmy jeszcze całość. I oto jest Tomb Raider Anniversary Collector's Edition. To by było tyle na dzisiaj. Zapraszamy Was oczywiście do oglądania kolejnych materiałów na naszej stronie. Czytajcie recenzje, komentujcie newsy i szczęśliwego nowego roku, bo przecież już jutro mamy Sylwestra. Do usłyszenia.